Zapraszam do kupienia koszulek z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki, wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Cześć, z tej strony Oskar. Dzisiaj jedziemy zobaczyć dwa klasyki. Z tego co wiem, oba są z 1979 roku, tak przynajmniej mówi właściciel. Jeden to polski Fiat 126P, a drugi to Tarpan FSR, fabryka samochodów rolniczych. Też prawdopodobnie z 79 roku, także jedziemy sobie je obejrzeć. Z tego co wiem, to Tarpan jest na sprzedaż. Malucha prawdopodobnie właściciel będzie z synem naprawiał. Jeśli ktoś z Was być może jest zainteresowany którymś z tych samochodów, ja mogę podać kontakt do właściciela. Samochody te są w okolicach Warszawy, także jedźmy, zobaczmy sobie na miejscu, co to jest. Proszę zobaczyć, co spotkałem. Malucha i Tarpana. 70 chyba 8 lub 9 rok, oba podobno. Zobaczymy. Ten Tarpan jest na sprzedaż ogólnie. Malucha właściciel prawdopodobnie będzie robić. O, otwarty, można wejść. O, tu widzę jakaś pompka chyba będzie. Chociaż nie, to chyba, no nie wiem, ja na malucha się nie znam, ja nie mam malucha, dobra, nieważne. No, zobaczmy, tutaj mamy tą słynną kapliczkę, zdaje się, że to jest to. Przyciski, takie jak i w Polonezach, i w Ładach, i Fiata 125P. Nigdy w maluchu nie siedziałem, właśnie będzie okazja usiąść, zobaczyć, tu chyba zbiornik paliwa, więc to będzie albo pompka paliwa, albo jakiś pływak. Nie wiem, mi się wydaje, że może pływak, bo może pompka jest w silniku. Nie wiem, nie znam się na maluchach, tu proszę się nie śmiać ze mnie, ja naprawdę siedzę po raz pierwszy w życiu w maluchu. Mam 35 lat, jak to możliwe, że nigdy malucha nie miałem, ani jako pasażer nawet nie siedziałem. Czemu ludzie tak to krytykują? To nie wydaje się to być takie złe. Kluczyki, nawet jest znaczek PZPN. No z tyłu może i ciasno, ale dałoby się tutaj pewnie gdzieś pojechać i podróżować. No może kiedyś bym jakiś nagrał filmik o maluchu. Jakby ktoś z Was mi udostępnił, byłbym za. Korbka widzę chyba taka sama jak i w Borowiczach, tutaj do otwierania bagażnika z przodu. To trochę inne. To też inne. Podsufitka chyba robiona przez kogoś, bo nie wierzę, że taka była oryginalnie tutaj. Ktoś to zrobił z jakąś ceratą, kurde, z kuchni chyba. Oczywiście, że tak. Idziemy do tego Tarpana zobaczyć go. To nawet nie taki zły ten maluch, no podoba mi się nawet, no. FSR Polmo. Paką z tyłu. Chyba zamknięty, albo klamka zablokowana, może od tamtej strony. No, jako ciekawostkę to mogę powiedzieć, że kierownica jest taka sama jak w Polonezie. I nawet ta chyba jest z Poloneza, bo ma logo FSO, a powinno być FSR tutaj. No chyba, że jakieś wczesne egzemplarze miały FSO, to tego to nie powiem też. Deska brązowa. No tu nie powiem, czy takie same tworzywo, co i w Polonezach tych wczesnych Borowiczach, jak i w moim. No jakiś bezpiecznik leży, panel od radia, ale współczesnego, o, kierunkowskaz. Taki jak w Polonezie, jak i w Lublinie. Widzę. No może z tamtej strony będzie otwarte, zobaczymy. Tu przez te śmieci jakoś się przecisnę. Ale chyba nie. A nie, jednak otwarty, dobra. Nie jest źle. Możemy sobie go zobaczyć. Z bliska, proszę bardzo. 13 tysięcy, no prawdopodobnie ma 213. Trochę tu już pleśnią pokryty, nie?
Zielony się robi. Łącznik awaryjnych. To ciekawe, co to za przyłącznik może od świateł. To nie wiem, jakieś dorabiane jakby coś. To prawdopodobnie od kierunków, te zielone. Dwa przyciski prawdopodobnie, jeden od świateł, drugi nie powiem, bo nie widzę. Z drugiej trochę inne. Jakieś takie światło. I tu kontrolki takie. Ale nawet przestrzenny, muszę wam powiedzieć. Ta deska dosyć taka pochylona jest, zwróćcie uwagę, że tutaj jest nawet dużo miejsca. I te tworzywo może podobne, no chociaż nie, to chyba jest naciągana tak jakby też cerata. Jak właśnie w kuchni czy czymś, to nie jest takie tworzywo jak w Borewiczach, nie, to zupełnie raczej coś innego. Zagłówki. No i tu taka podsufitka, też nie wiem czy nie przerabiana, bo tutaj nie wiem czy to jest fabryczne takie mocowanie, takie nity. Lampka wnętrza, być może właśnie ten włącznik tutaj po prawej jest od tej lampki w kabinie, prawdopodobnie tak. I dwie kontrolki widzę, są zielone od kierunku wskazów, więc pewnie jedna świeci tu, druga tu, zależnie gdzie skręcamy, nie? Możliwe, że wymieniana była podsufitka, bo daszki widzę są takie dziurkowane jak w Fiacie 125P. O, to lusterko na pewno też nie jest oryginalne. Mocowanie ma jakieś dziwne, chociaż może. I tu jeszcze jakieś różne rzeczy, jakieś lampy, nie lampy. No, ten tarpan jest na sprzedaż. Jak ktoś jest zainteresowany, to mogę dać namiar tu na właściciela. Coś podobne było już z nim robione. Dobra. Przesuwane szyby w ten sposób. Dobra. To nie będę może tego robił. Spoko. Dobrze, jak ktoś by był zainteresowany, to dawać znać, przekażę kontakt do właściciela. A maluch będzie podobno tutaj właściciel z synem robił. Może zrobi. Zapraszam do kupienia koszulek oraz kubków z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki oraz kubki, wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Dobra.